Cześć, mnie z tej strony. Słuchajcie, przyszedł czas na to, żeby odpowiedzieć na te parę pytań, które pokazały się pod jednym z moich vlogów, gdzie tam prosiłem Was o to, żeby zadać pytania. Jeżeli oczywiście ktoś odczuwa taką potrzebę, to pod tym vlogiem też można zadawać pytania, żeby było łatwiej je wyłuszczyć, to umieśćcie przed pytaniem w nawiasie kwadratowym wielką literę P, jak Polska. Dobra. Słuchajcie, odpowiadam na razie na to, co jest. Pierwsze pytanie od kawalerzystki 0411. Pytanie tak, brzmi: nie żałujesz, że nie poszedłeś do wyższej szkoły oficerskiej lub podoficerskiej? Nie wnosisz, że gdybyś był oficerem, to armia przedłużyłaby z tobą umowę? Uważasz obecnie, warto iść do wyższej szkoły oficerskiej, czy jednak kilkumiesięczny kurs wystarczy? No więc tak, nie żałuję, że nie poszedłem do wyższej szkoły oficerskiej. Szkołę podoficerską skończyłem po odbyciu zasadniczej służby wojskowej. Byłem jeszcze potem, bo ja potem byłem jeszcze w służbie po desancie. Wtedy skończyłem między innymi szkółkę podoficerską, po której zostałem sierżantem. A potem tak się moje losy potoczyły, że jeszcze skończyłem kurs chorążych, po którym zostałem młodszym chorążym. No i tak to troszeczkę trwało. No ale z armią się pożegnałem już nieodwołalnie do samego końca. Nie chciałem być oficerem dlatego, że wydawało mi się, że armia będzie szła w kierunku nacisku, że podstawą armii będą podoficerowie. Że oficer będzie po prostu takim menadżerem, można powiedzieć, nowoczesnym armii, nie będzie takim typowym człowiekiem od wyszkolenia. I to mi się nie podobało, chciałem być zawsze góra, chciałem zostać podoficerem. Pytanie kolejne. Co tobą kierowało, gdy nadawałeś imiona swoim dzieciom? Trudno powiedzieć, słuchajcie. Mój syn ma na imię Olgierd i to jest... Nie mogliśmy znaleźć dla niego imienia. To, co mi się podobało, nie podobało się mojej żonie. Ja myślałem o takich imionach bardziej tradycyjnych, typu tam Zygmunt, te rzeczy. Ale na szczęście sąsiadka nasza kiedyś podrzuciła pomysł. A może jak nie, to a może Olgierd, tak jak ten z Czterech Pancernych. No i to, jak tylko ona to powiedziała, to od razu oboje żeśmy na siebie spojrzeli, stwierdziliśmy tak. No i jest dobrze, powiem wam, że w całym swoim życiu, oprócz mojego syna, znałem tylko jednego Olgierda. Znam. Także nie jest to imię zbyt popularne, a poza tym nie jest jakieś dziwne. A moja córka ma imię jedno z najbardziej popularnych ostatnio nadawanych dziewczynkom, czyli Lena. Po prostu nam się podobało od lat to imię. Wiedzieliśmy, że jak będziemy mieli córkę, będzie miała tak na imię. No ale tak zostało. Kolejne pytanie, słuchajcie. Nie było ci ciężko w wojsku jako humaniście? Ja nie jestem jakimś strasznym humanistą, na tyle, że jestem dupa z matematyki, no i skończyłem liceum o profilu humanistycznym. Nie było mi ciężko. Wręcz powiem, że w wojsku nie można było chyba odczuć nawet, że... Znaczy nie, no zresztą o czym mówimy. Nie jestem humanistą, nie lubię zbytnio poezji. Nie jestem jakimś przegiętym, kurczę, myślicielem. Także nie było mi ciężko zaręczo. Czwarte pytanie od kawalerzystki. Jakie masz zdanie na temat VDV? Wydaje mi się, że to chodzi ci o Wazduszno-Desantne Wojska. Przynajmniej ten skrót mi się wyłącznie z tym kojarzy. W czasie mojej służby wojskowej miałem styczność z żołnierzami jednostek pełnodesantowych ukraińskich, jeżeli chodzi o te jednostki ze wschodu. No powiem tak, no, zapału mieli dużo, bardzo słabo sprzętowo stali wówczas i wyszkoleniowo również. Jeżeli chodzi o rosyjskie siły, uważam, że nie wiem jak tam w tej chwili jest, ale w latach 90., kiedy ja służyłem w armii, oni tak samo jak my niestety byliśmy szkoleni według doktryn jeszcze radzieckich, Armii Czerwonej i tak dalej. No i do czego one są warte, to był najlepszy przykład w czasie
Bitwy o Grozny w 1994 roku, zdaje się, to był Sylwester z 93 na 94 albo 90, nie, to był 94 rok. Nie, to był już 94 na 95. Kiedy to praktycznie cała dywizja powietrzno-desantowa, zdaje się, to chyba była pskowska dywizja powietrzno-desantowa, czy jakoś tak, została praktycznie zlikwidowana przez bojowników czeczeńskich, przez terrorystów, jak się obecnie mówi, w czasie walk o Grozny. Dlatego, że stosowali idiotyczną taktykę narzuconą przez dowództwo. Kolejne pytanie od kawalerzystki, raczej zdominowała tutaj ten odcinek, domina. Czy chciałbyś, by któreś z twoich dzieci było żołnierzem? Powiem tak, w tej chwili służba wojskowa łączy się również z wyjazdem na misje, na wojny i tak dalej. Nie chciałbym, żeby moje dziecko pojechało na wojnę, bym się chyba zesrał ze strachu. Ale jeżeli czy mój syn, czy moja córka będą chcieli pójść do wojska, oczywiście ich tego nie zabronię i jeżeli się zdecydują już na to, im tego nie zabronię, jeżeli się zdecydują już na to, to będę ich w pełni w tym wspierał. Kolejne pytanie. Co sądzisz na temat serialu Kawaleria Powietrzna? Temat rzeka. Zresztą to pytanie mi jest dość często zadawane w wiadomościach prywatnych przez widzów. Przepraszam, że nie odpowiadam zbyt szybko, gdyż ostatnio no, mam mało czasu. Serial, słuchajcie, no, to był szok wtedy dla ludzi, no bo pierwszy raz pokazał takie, kurna, można powiedzieć, brutalność służby wojskowej jeszcze w jednostkach, które no, teoretycznie powinny być jednostkami jakimiś elitarnymi. Powiem wam tak, ja po mojej służbie wojskowej, jak oglądałem ten serial, oglądałem go z deka zażenowany, aczkolwiek on pokazywał dość realnie pokazywał ten taki klimat, można powiedzieć, w desancie. Chociaż to nie był desant, to była kawaleria powietrzna. Także to zupełnie co innego. Ale klimat w armii był podobny, w sensie to darcie się i tak dalej, te różne klimaty. Powiem wam tak, że jak oglądałem to, to już byłem po służbie w desancie i śmiałem się z tego filmu. Na tej zasadzie. Kolejne pytanie. Jak ustosunkowujesz się do sprawy generałów Polko versus Petelicki lub twoje zdanie na temat każdego osobno? Uważam, że nie powinno mieć miejsca w ogóle konflikt ludzi z tego rodzaju służb wojskowych, z tego rodzaju poziomu. Nie powinno mieć miejsca, żeby, nie powinien być po prostu taki konflikt no, wyciągnięty w ogóle gdziekolwiek na światło dzienne. Generała Petelickiego bardzo szanuję. Uważam, że to jest człowiek wspaniały, wspaniały oficer wywiadu, wspaniały żołnierz, który oczywiście nie nadaje się kompletnie na przykład na politykę czy na osobę publiczną, dlatego że no, niepopularne jest w tym gronie, w takich ludzi to, żeby mówić to, co się myśli. On taki jest, mówi to, co myśli, czasami obraża zbyt wiele osób. Także nie wróżę mu wielkiej kariery na niwie cywilnej. Ale za to, co zrobił dla polskich sił specjalnych, za jego zaangażowanie i za w ogóle jego osobowość, bardzo go cenię. Natomiast jeżeli chodzi o generała Polko, nie mam kompletnie zdania na jego temat. Jedyne opinie na jego temat, jakie słyszałem ze strony ludzi, którzy mieli z nim styczność w czasie jego służby, jeszcze w desancie, nie mówię w gromie, tylko jeszcze w desancie, no to wszyscy twierdzili, że to był bardzo dobry żołnierz, jednakże to był taki typowy, można powiedzieć, no, karierowicz. No. On był ukierunkowany na zrobienie kariery. To było dla niego najważniejsze. Kolejne pytanie. Ósme, od kawalerzystki nadal jeszcze. Jakie masz zdanie na temat rocka? Lubię rocka, tak samo jak metal. No, a jeżeli chodzi o rocka, tego rocka właśnie tutaj z YouTube'a, ja już kiedyś wspominałem. Zresztą jakby podejrzewam, że rock zainspirował mnie tak samo jak wielu vlogerów, jeśli mogę tak o sobie powiedzieć, do tego, żeby zacząć coś nagrywać. Bardziej mi się dawniej podobał kanał Rocka, wtedy kiedy często można było posłuchać jego przemyśleń na różne tematy.
Teraz to już jest raczej tak nastawione wszystko na gry, na tą całą scenę gameplayową i tak dalej. No po prostu rok z tego żyje, no dlatego ogarnia tematy, które przynoszą chlebek jego rodzinie. Ale wkurwia mnie troszeczkę to, że jakby ograniczył nagrywanie vlogów takich typowych, a te, które nagrywa ostatnio, czasami raz na jakiś czas coś nagrywa, to widać, że to są vlogi takie na odpierdziel się i to mi się nie podoba. No ale może się coś zmieni, no. Słuchajcie. Pytanie od JV. Komu ze znanych twarzy na YouTube wyjechałbyś z czachy? Generalnie nikomu raczej. Po prostu dlatego, że jeżeli ktoś mnie wkurwia na YouTubie, to od razu go przestaje oglądać. No po prostu nie jest w stanie mnie po prostu ktoś tak zdenerwować z tych znanych, mówię, vlogerów, żeby aż doprowadzić mnie do takiego stanu, że mu kurna chciał go kopnąć w twarz. Dlatego, że po prostu jeżeli mnie tylko zaczyna wkurwiać, to przestaje oglądać. No, nie ma szans mnie wkurwić, chociaż raz byłem po prostu załamany, może raczej nie wkurzony. Jak znalazłem, nie pamiętam co to za pacjent, bo od razu chciałem go wyciąć z mojej pamięci. Znalazłem takiego faceta, słuchajcie, który prowadzi dużo vlogów, nakręcił. Facet, który ma około 60 lat. Strasznie czerwony, można powiedzieć, komunista. To nie jest lewicowy, to jest komunista. Gość pierdoli głupoty, zakłamuje historię często w swoich vlogach, a za jego plecami na ścianie wisi, no, że wisi tam twarzyca, no to tam nic strasznego, bo twarzyca to jakby jest wpisana jednak jakoś w naszą historię słowiańską, no ale powiesił sobie swego czasu ze sobą portret Stalina i z tego powodu jest bardzo dumny. Tak, ten człowiek, jak to był jedyny chyba taki człowiek, który wzbudził we mnie jakieś głębsze uczucia negatywne na YouTubie. Parę pytań od widza ksywie Niezły Herbatnik. Dlaczego nie zostałeś zawodowym żołnierzem? No ale ja nigdy nie mówiłem, że nie zostałem zawodowym żołnierzem. Nie zostałem zawodowym żołnierzem w desancie. Czym zajmujesz się zawodowo teraz? Jak już kiedyś wspomniałem, jestem inseminatorem krów i loch. A tak poważnie to robię tyle rzeczy, że musiałbym zrobić oddzielny odcinek na temat tego, czym się zawodowo zajmuję. Czy zawodowo to jest dobre słowo? No zawodowo dostaję za to pieniądze. Co sądzisz o pomyśle, aby więźniowie mieli przymus pracy i nawet dostawali za to symboliczne wynagrodzenie? Na przykład w USA robią tablice rejestracyjne. Ja już na ten temat mówiłem. To jest dla mnie bardzo logiczne wyjście i tak powinno być. Z tym, że nie dawałbym im pieniędzy. Po prostu za ciężkie przestępstwa powinno się więźniów ładować na przodek do kopalni. I w zamian za wyjeżdżający na górę urobek w postaci węgla na przykład, koszyczek z bułeczką i z kefirem im na dół spuszczać. Za ciężkie przestępstwa powinno się ciężko pracować. Za lżejsze, lżej. Takie jest moje zdanie.